Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. W piątek rano na rynku międzybankowym za 1 euro należy zapłacić 4 zł i 23 grosze. Za 1 dolar wyceniany jest na ponad 3 zł i 20 groszy. Złoty tracił w ostatnich dniach bardzo silnie na wartości również do franka szwajcarskiego i funta sterlinga. To pochodna połączenia dwóch czynników: reeskalacji konfliktu na wschodzie, to jest ten główny czynnik, oraz rosnących oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w przyszłym tygodniu. Ten drugi czynnik widoczny zarówno na rynku obligacji, jak i na rynku stopy procentowej, czy też na rynku pieniężnym, jednak ma nieco mniejsze znaczenie, biorąc pod uwagę, że jednocześnie jest on zachętą dla międzynarodowego kapitału, by napływać na polski rynek długu, a inwestorzy chętnie kupowali w ostatnim czasie dług emitowany przez Ministerstwo Finansów, czego rezultatem były oczywiście historyczne rekordy, jeżeli chodzi o poziom rentowności polskich obligacji skarbowych. W całym tygodniu na wartości, mimo reeskalacji kryzysu na wschodzie, najsilniej zyskiwały waluty ryzykowne, dolar kanadyjski, dolar australijski. Jednak wraz ze zbliżaniem się tygodnia do końca przebieg notowań dramatycznie zmieniał swój charakter. Najpierw, tak jak już wspominaliśmy, zyskiwały waluty ryzykowne, i w końcówce tygodnia silniejsze stały się waluty defensywne, takie jak frank szwajcarski. Przypomnijmy, że kurs euro CHF zbliżył się w okolice 1,2250, czyli na zaledwie 50 pipsów od minimalnego kursu wymiany ustanowionego przez szwajcarski bank centralny, jak również jen. W przypadku jena warto odnotować, że gigantyczna seria publikacji makroekonomicznych, która napłynęła na rynek w piątek, nie była w stanie wywołać większej zmienności na rynku i kurs obecnie znajduje się w okolicach 1,10370. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.